Już nie od dziś wiemy, że gdyby wybory mogły coś zmienić, te, które znamy współcześnie, dla nam, teraz tutaj żyjącym, gdyby mogły coś zmienić, już dawno byłyby zdelegalizowane. Jest takie świetne w, w filmie Wielki Szu stwierdzenie: Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. I to jest właśnie to, co tu widzimy. Teraz chodzi mi nie, 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 nie będę dalej tutaj w politolog, politologa się bawił chodzi mi tylko teraz o Polskę. To widzimy tutaj od 30 paru lat. Lub też z innego klasyka piłkarskiego pokera, jestem uczciwym sędzią, wziąłem za 3-0, będzie 3-0. I teraz, jak my mamy niby na tych ich prawach, gdzie oni ma, mają tak: media, pieniądze, spin doktorów, gigantyczne agencje, które są w stanie zrobić bohatera w kilka dni, tygodni i nowe rozdanie, tak jak pojawił się Paweł Kukis. Ryszard, Petru, którzy nagle są we wszystkich możliwych programach. Oni są to w stanie zrobić w kilka tygodni i z każdego jestem to w stanie sobie ucią dać, uciąć obie dłonie. Z każdego są w stanie zrobić mocne słowa. Szubrawca, pedofila, złodzieja, ćpuna, wszystko. Bo to jest taka machina, przy której człowiek, nawet jakiś może inteligentny, nawet wydaje mu się, że twardy, jest po prostu rozdeptany. Więc... Nie widzę te, tej możliwości w ten sposób, bardziej widzę ją oddolnie i to, żebyśmy zmienili ten mental, ponieważ to jest ciągle takie pozycjonowanie nad, że żyjecie w Matrixie i możecie się sprzeciwić temu Matrixowi. A jak? No macie 10 rozwiązań, które Matrix uchwalił, i w ramach ich możecie protestować, pisać i tak dalej. No ale przecież to są ich rozwiązania. Te dwa rozwiązania. Do roku, czy dla niektórych więcej? Jeszcze kończę się tym, że właśnie weźmy to, co Adrian powiedział, jedno z tych narzędzi. Zatrudnijmy ludzi do zbierania podpisów i stwórzmy nową partię. Znaczy nie, no, ludzie są wspaniali, no, tylko że mnie yy, ten kierunek obrali, ma, a, mają, znaczy w mojej ocenie, znaczy mają do tego prawo. Tylko że w yy, tylko że w, wielu tych yy, organizacji, no, to jak widzę, że no, z, zaczynamy tam zbierać, robić zbieraninę, bo w niektórych to organizacjach to nawet się pojawiali posłowie PiSu, nie wiem czy wiesz. Więc powiem Ci tak, no, no, to nie, nie możemy ich traktować jako antysystem. Zacznijmy od tego. Januszu, no, wymieniłeś tu PJJ. Dla mnie to nie znam, ten system, przepraszam. Bardzo mi przykro. Muszę to powiedzieć głośno, głośno. No jestem. To jest, tam, to jest no, typowy twór, taki jak nam system tutaj proponuje. I niektórzy, niektórym to pasuje. Proszę bardzo. To jest Kochani, no, Zajmijmy się budową nowego systemu już. Zostawmy na ten z boku. To nie ma sensu kompletnie. To nie ma sensu. Andrzej powiedział: nowe elity. Nowe elity to, musi, to jest cały czas ta edukacja, którą musimy normalnie sobie stworzyć własne szkoły nowe, my to robimy oczywiście, które będą uczyły ludzi naprawdę tego, jak się w życiu zachowywać, co jest wartością i co jest prawdą, jak, jak być człowiekiem wolnym. Bo tego nas w szkole nie uczą. W szkole uczą nas tego, jak być niewolnikiem. W większości. Od pierwszej klasy po maturę, już nie mówiąc dalej. W większości... Na każdym kroku jest indoktrynacja, jak się podporządkować systemowi, jak się tam zagnieździć, jak dostać ten etat, pod warunkiem się podporządkujesz. Więc to są te problemy, które, które, to, które musimy rozwiązywać i pokazywać ludziom, a nie zacząć zbierać podpisy pod następną partią. No, proszę was bardzo. No w tych wyborach odpuśćmy sobie, bo to szkoda czasu jest naprawdę.